ostatni mówca sprzeciwiający się tej tezie, pan Łukasz, zapraszamy, Łukasz Skurczyński, miesięcznik ewangelicki. Proszę Państwa, powiedzieć, że niezwykle ożywiona dyskusja trwa i na forum Polskiego Radia RDC, ale zwłaszcza na forum Telewizji Wirtualnej Polski. Wszystkie te pytania mamy już zanotowane i za chwilę będziemy je zadawać. Panie Łukaszu. Tak się składa, że jestem heretykiem, więc prawdopodobnie bym spłonął na stosie, a szczególnie tutaj w Polsce. Nieważne. Przyznam na wstępie, że nie jestem w pełni przekonany, czy stoję po właściwej stronie debaty i mam nadzieję, że nie okaże się koniem trojańskim mojej grupy. Podobnie jednak czułbym się nie do końca wygodnie, gdybym miał argumentować na korzyść dzisiejszej tezy. Traktuję jednak tę debatę oksfordzką jako takie, pewnego rodzaju laboratorium idei. Mamy tu do czynienia, nie ukrywajmy, z tematem bardzo trudnym, który dotyka tematów granicznych, tematu granic i transgresji. Koniec życia nie jest kwestią abstrakcyjną, lecz problemem, do którego podchodzimy, wychodząc od własnych doświadczeń śmierci bliskich nam osób, chociażby rodziców, małżonków i partnerów, przyjaciół, a czasami nawet dzieci. Nie wspominając o tym, jak ustosunkowujemy się do problemu własnej śmierci, czyli w gruncie rzeczy do czegoś nie do pomyślenia, jak bowiem myśleć o własnej nieobecności. Myślę, że warto tutaj kilka wprowadzić definicji, ponieważ właśnie nie wszystko zostało podane. Cieszę się, że udało mi się je tutaj sprawdzić. Jest różnica między eutanazją a samobójstwem. Oba działania wskazują na ten sam rezultat, lecz zdecydowanie się różnią. W przypadku samobójstwa człowiek zadaje sam sobie śmierć, sam siebie uśmierca, podczas gdy w przypadku eutanazji potrzebne jest działanie innej osoby. Istnieje również pojęcie wspomaganego samobójstwa, które polega na podjęciu decyzji o własnej śmierci, gdy posiada się wszystkie lub prawie zdolności fizyczne, etc. i dokonuje się tego samobójstwa samemu, ale również prosi się o pomoc inną osobę, prosi się ją o podanie na przykład trucizny. W obu przypadkach eutanazji i wspomaganego samobójstwa stajemy jednak z problemem sumienia, sumienia swojego, sumienia osoby, którą prosimy o pomoc i odpowiedzialności swojej i tej osoby. Kilka takich pytań chciałbym zadać. Czy mogę prosić kogoś o skrócenie mi życia? Czy mogę komuś, kto o to prosi, skrócić życie? Czy ludzka wola jest wystarczającym i ostatecznym argumentem? Czy wola konającego jest rzeczywiście jego wolą? Warto również zauważyć, że czym innym jest, i tutaj już słyszeliśmy, wprowadzone było to słowo eutanazja bierna, ale jednak czym innym jest zamierzone spowodowanie czyjejś śmierci, a tym celem eutanazji jest właśnie uśmiercenie jednak, a czym innym pozwolenie na odejście, pozwolenie na śmierć, czyli wycofanie wszelkiej nieskutecznej lub uporczywej terapii. Myślę, że należy przypomnieć na tym etapie refleksji podstawę etyki lekarskiej. Uśmierzenie cierpienia jest nie tylko prawem pacjenta, lecz również obowiązkiem lekarza. Należy zatem pamiętać, że koniec życia powinien przebiegać w zachowaniu integralności i godności osoby. Jest nie do przyjęcia, aby pozostawić człowieka samemu sobie, pogrążonego w bólu i cierpieniu. Niezbędne jest zapewnienie wszelkiej opieki pielęgniarskiej, medycznej, psychologicznej, duchowej, nawet duchowości, nawet biorąc pod uwagę duchowość ateistyczną. Tak, są różne duchowości. Współczesna medycyna dysponuje zaawansowanymi metodami opieki paliatywnej i ta opieka nie jest eutanazją. We Francji ostatnio, w marcu bieżącego roku, została wprowadzona nowelizacja prawa Leonetiego, która przewiduje możliwość stosowania głębokiej i ciągłej sedacji w przypadku, gdy pacjent znajduje się w końcowej fazie życia. To też nie jest eutanazją, a usuwa cierpienie. I to wszystko oczywiście jest też poddane woli pacjenta. Pacjent musi jednak otrzymać wszelkie niezbędną pomoc, informacje i jego wola musi być uszanowana. Tutaj są jeszcze różne rzeczy, które ta ustawa przewiduje i które nie są formami eutanazji i warto może na ten temat sobie później porozmawiać. Wydaje mi się, że nie da się również, i to jest kolejny problem, dyskutować na temat eutanazji, nie biorąc pod uwagę punktu, w którym się znajdujemy, kontekstu, w którym żyjemy, kraju,
którym żyjemy. Nie możemy mówić o eutanazji ogólnikowo, absolutyzując to zagadnienie, nie biorąc pod uwagę tego, że dyskutujemy w tym konkretnym kraju i w konkretnym momencie jego rozwoju. Obawiam się, że sposób, w jaki przeżywamy w Polsce starość, chorobę, koniec naszego życia, naszą śmierć, nie jest satysfakcjonujący. Zbyt często umieramy w szpitalach, w hospicjach, bez najbliższych czy rodziny, często w osamotnieniu. Czy nie należałoby raczej zadbać najpierw o to, aby warunki, w jakich żyją i kończą swoje życie seniorzy i seniorki oraz ludzie chorzy, były lepsze i godniejsze? Czy te warunki nie mają bezpośredniego wpływu, nie mogą mieć bezpośredniego wpływu na ich decyzje, na ich wolę? Czy ona nie jest też w pełni w jakiś sposób od nich uzależniona? Zaraz tłumaczę, o co mi chodzi. Boję się, że zalegalizowanie i upowszechnienie się eutanazji mogłoby osłabić zaufanie do otoczenia, mogłoby sprawić, że niektórzy nie chcieliby stanowić ciężaru dla swoich bliskich czy społeczeństwa, wręcz poczuć się w obowiązku wybrania śmierci. Dyskusja na temat stawia przed nami wiele właśnie granicznych pytań, na które warto odpowiedzieć, zanim podejmiemy decyzję zmiany ustawodawstwa. I właśnie czy nie należy najpierw upewnić się, że uczyniliśmy wszystko, co możliwe dla życia, zanim podejmiemy decyzję o jego skróceniu? Czy nie powinniśmy najpierw stać na straży, i zacytuję tutaj mojego ulubionego liberalnego teologa Johna Sponga, życia, czy nie powinniśmy właśnie wspierać życia, żyć pełnią życia, kochać całym sercem i bycia tym wszystkim, czym możemy być w nieskończonej różnorodności ludzkiego istnienia?